Witajcie kochani bardzo serdecznie w drugim rozdziale Amnezji. Dzień dobry. Dobra. No na bank. Na bank to zadziała, tak. O, może działa. Dobra. W poprzednim rozdziale spotkaliśmy kilka potworów. O, w dupę. Ja nie wiedziałem, że tu ktoś leży. Ja go nie chciałem zabić. O, już nie leży. Nie. Idź pan. A wam tu nie przyjdzie. Dobra. Gościu, nie chciałem cię zranić. O! No tu jest. Chyba, że są takie zwidy, nie? Serio. Ej, w sumie. No i genialnie. Mam się czym bronić. Dobra, nie pytajcie, kochani, co się stało. Bo... musiałem... troszkę uciąć. Znaczy w ogóle, słuchajcie, różnica tego materiału, a poprzedniego materiału, no jest to kilkugodzinna różnica. Ponieważ tak wyszło. Musiałem przerwać dość nagłej sytuacji. Po prostu uznałem, że lepiej już po prostu przerwać totalnie. I później kontynuować. Co my tu mamy? Czy mamy jakiś klucz? Nie. Dzień dobry. Czy jest tu kto? Ja tu nikogo nie widzę, ale to nie znaczy, że tu nikogo nie ma. Nie ma go. No dobra. Pokój kontroli. Taki panel kontrolny, o, może tak to można nazwać. Dobra. No to idziemy. Możemy jeszcze sobie, możemy trochę szybciej podejść. W szczególności, że jest tu jasno. Więc... o, dobra.
Dzień dobry. No aż kusi, żeby tu stawić przeszkody tutaj. Notatka jakaś? Nie notatka, tylko ten. Tylko świeczka. Mam jakieś jakieś, nie wiem. Rysunki techniczne czy coś. Ale obawiam się, że to mi wiele nic nie, że to mi wiele nie powie. Uluchalu. Dobra. Myślę. Żyjesz? Zjadłem klucz. To pewnie trzeba go rozkroić, skoro zjadł klucz. Taka ręka, taka. Daj pan coś. Daj pan 2 złote. A dobra, dosyć żartów. A, patrzcie, może łomem. Nie, tak to nie chce działać. No dobra. Chyba. Czy mogę bezpośrednio, na przykład, nie wiem. Tak. Dobra, mam ten klucz. No, życzę, że zaraz coś tu ten. Przepraszam, na co ja liczyłem? Że to się tak po prostu otworzą, tak? Aha! No tak, że to muszę zastopować, tylko ej, jak to zastopować? Bo ja tu praktycznie nie mam pomysłu, co by to kurde zrobić? Chyba. Mogę się tu wrócić. Nie. Na szczęście. Ej, czy ja tu przypadkiem nie byłem? Też chyba nie. Chyba nie. Może tą rękę musiałbym odciąć, chociaż. No nie. No nie. Tak to nie działa. A zobaczmy, co mamy. Tu nie mamy nic. Dobra, zobaczmy, czy. No nie, no bo nie mam co tu nawet za bardzo robić z nim. Także szczerze mówiąc, nie. A, może ten? Może o to chodzi? No nie. No definitywnie o to nie chodzi. Szczerze mówiąc, nie mam za bardzo pomysłu, co by tu kurde zrobić. No nie. Chociaż ta ściana mi się wygląda podejrzana. Chociaż w sumie to też jest taka podejrzana.
że one są wszystkie tak podejrzane, więc dobra. Dobra. Jeszcze raz, czy my tu mamy jakąś, nie wiem, rzecz do zrobienia? Odciąć jej nie mogę. Tu również nic nie mogę. Tu nic nie mam. Znaczy nie mam tu nic, żeby cokolwiek tu robić. Dalej, zobaczmy, czy tu mamy, nie wiem, jakiekolwiek rzeczy. No nie. Jedynie co? Tu mamy ten drugi krzyż. Możemy ten tylko i wyłącznie drugi krzyż wziąć. I. Nie wiem, podrzucić to tu? Może tak. A Machine Chamber. Maszyna ukryta. Nie ma bata, za chwilę to będzie jakiś potwór. Albo maszyna. Albo nie, komnata maszyn. O. Komnata maszyn. No cóż. Tu cię coś zawaliło. Może je potrzebuję sprawdzić coś tam, coś tam. Tu nic. Czy mamy tu coś? Ej, no. No nie. Definitywnie tu chyba nic nie mamy. No nie. Co mamy? Muszę zatrzymać maszynę, żeby otworzyć te duże drzwi. Tu ktoś lubi pić wino. No dobra, ale co nie zmienia faktu. Bardziej taka winiarnia trochę. Heating system albo pressure system. Bardziej bym postawił na pressure. Ach, no tak, za bardzo nie mam wyboru do tego. Ej, no. Serio. No to jak mam ten tu wejść? Halo? Halo? Pomocy? Chyba, że tu jest jakieś, nie wiem, tajemne przejście albo coś. Ej, ja tu mam nawet notatkę, patrzcie, ja pierdyle. Na samym środku, nie? About opening the door in big hall. Okej, okay, czyli aby otworzyć duże drzwi, muszę. Potrzebuję. Heating system, cooling system i pressure system. Aha, czy to heating system. Lecimy do heating system. Dobra. Czyli drzwi są otwarte, tylko trzeba po kolei wiedzieć, co trzeba zrobić. Znaczy, założę się, że za chwilę tu wszystkie światła zgasną. A, czaję. Znaczy chyba. Czaję. A może nie? Halo? Czy ja dobrze myślę?
Czy może muszę tego unia? No dobra. No okej. No to mam taki chyba mniej więcej plan. Ha. Dobra, mamy machine chamber. Dobra, dalej. Pressure system. To pewnie będzie tutaj. Nie. Patrzcie, nie tutaj. Nie tu. Tu obok, patrzcie. A liczyłem na to, że będzie trochę trudniej. No, a to obok siebie wszystko. Patrzcie, taka logiczna gra. Ja tak kombinuję. Kurde. Aha. No coś czuję, że to z góry to na mnie spadnie. Trzymajmy się prawej strony. I na zasadzie jakoś to będzie, damy radę. Mamy jakąś notatkę. Unstable, niestabilny, tak? A, je może wybuchnąć. No, no, ciekawie. Library, okej. Czy wypadałoby coś, jakąś książkę na ten temat, żeby bezpiecznie to wyłączyć? No dobra. Tu mamy coś. Tu będzie potwór. Założę się, nie? Kurna, jestem genialny, nie? Skąd wiedziałem, że to się zawali? No kurde, ej, słuchajcie, w tym momencie ta gra jest tak logiczna, nie? I ostatnie to... Cooling system. A gdzie jest cooling system? Tu nie. No tu też nie. Podejrzewam, że to jest to ostatnie. A kurde, to się nie da skoczyć tak. Ale lipa. No dobra. Co my tu mamy? Wniosłeś wiadro pełne wody. No. Cia, tam jest potwór. Okej. Okay. Nie, znaczy... Ui! O nie! Potwór wyszedł. Co teraz? O kurde. No, tak się powinien zachowywać, ale... Tak na poważnie to mi jak... Dobra, idzie tu. Jak on tu wygląda? A, on mi otworzy drogę zaraz. Ale miły jest. Ale jest kochany. Patrzcie, taki kochany. Ja cię. Co on tam jest? No jasne, że jest. No wraca się. A, czy on tak będzie chodził, tak? Tak w kółko. Spoko. Dobra, to mamy obczajoną jego drogę. Zobaczymy, no powinien teraz wyjść. No dokładnie. Tylko pytanie w tym momencie, co my będziemy robić?
Którą stronę iść najpierw? Dobra, nie, albo niech. Jest jakiś liścik. No dobra. Fajnie. Mam zablokowany system. Okej, podoba mi się. To nie tu. Słyszał to. O w dupę. Co my tu mamy? O w dupę, tutaj nic. No dobra. Ten potwór jest najwyraźniej na tyle amybą umysłową, że nie jest w stanie ogarnąć, jak dostał. Znaczy, że. Dobra, dostał. Spierdzielamy stąd. Dobra. On jest na tyle nierozgarniętą osobą. Że ze spokojem można na niego w taki sposób, w taki go sposób można atakować. O. Trzeba coś jeszcze zatrzymać. Tylko nie wiem co. Chyba, że coś tutaj. Spróbujmy tak pochodzić. Tu nie ma nikogo. Chociaż. O pytanie. Tu może być. A może jeszcze raz muszę. Spoko. No dobra, dla mnie się. Jak dla mnie spoko. Czyli już wiem, że tam muszę wejść. Pytanie. Jest zombie. Jest zombie. Kurczę. No. Ja pierdyle. Udało się? On jest na. Czy on, pytanie, czy jest na tyle rozgarnięty, żeby mnie. Nie. Czyli on nie jest mi w stanie. Ej, czy ja. Dokładnie, za chwilę ten. Dobra, czy tam jest tylko jedna osoba? Znaczy jedna osoba. Jest. O w dupę.
Dobra, znaczy już mnie widział. Ty, patrzcie, widział mnie cwaniak. Let's go! Dupa. Halo? Gdzie on jest? Dobra. Czyli musimy to jakoś otworzyć, a ja bym na przykład spróbował to tym. Nie. Gra mnie nie lubi. Jakby to otworzyć tutaj? No bo tak. Chyba, że tu by kurczę coś było. Ale w to bym akurat wątpił. Ach, kurde. Halo? Ej no. Kurczę, bo tu jest ogólnie dość upośledzony ten schemat. Ale dobra. No chyba nic nie ma. Ale na pewno musimy zrobić coś z tym wiadrem wody. Tylko nie wiem gdzie. No bo tutaj. Co tu? No dokładnie, tak to nie działa przecież. Tu? Dokładnie, nie ma opcji, żeby to gdziekolwiek tutaj włożyć. Mam jeszcze parę świeczek, więc spokojnie możemy je palić. No ja definitywnie tu nic nie ma. Znaczy... Ale dosłownie nie mam pomysłu, nie? Co by tutaj z tym zrobić? Chyba, że tu nic. Chyba, że tu. No ale serio, pomysłu nie mam. Dobra. Może nie tu. Może gdzie indziej. Spróbujmy gdzie indziej. W końcu. A, już otworzyłem. No dobra. O, tak. O, tak. Mam nadzieję, że... Chociaż nie. Śmiem w to wątpić. Czy to już byłby koniec? Halo, czy tu jest coś na skrzynkach? Nie ma nic. Założę się. Za chwilę coś w tej mgle. Patrzcie, szok. Co my tu mamy? Dwa listy. Ten mam, blam. Blackest Memories to jest wyblakła pamięć? Czy chyba coś takiego, nie? Że krótka. O dobra, tu mamy 3/3, czyli wszystkie mamy znalezione. Aha, dobra. Dobra, czy może nam się w tym momencie łom przyda? Nie. A woda?
Też nie. To było głupie. Z tą wodą. No ale dobra. Mamy jakieś książki. Musimy tu się dostać. A praktycznie nie wiem, jak to zrobić. No dobra. Chociaż. No to czegoś chyba dali te dwa. Te dwie rzeczy. Czy ja stąd mogę wyjść? Zobaczmy, bo może ja teraz mogę... Tak, kurna, mogę wyjść stąd. Mogę stąd wyjść, to znaczy, że mam tu coś jeszcze do zrobienia. Wydaje mi się, że coś z tym wiadrem powinienem tu jeszcze zrobić. Któryś z tych lokacji. A nie wiem, co. Dobra. Tu byłem. No dobra. No, weźmy jeszcze raz. Najpierw prawą stronę, później lewą stronę zrobimy. Ale z tego, co mi się wydaje, tu przed chwilą byłem i tu nie mam czego szukać. Chociaż nie, byłem po drugiej stronie wtedy. Halo. Mnie się wydaje, że ja czegoś tutaj nie zrobiłem. No jasne. Dziękuję. Czy nie wiem, czy coś jeszcze? Czy coś tutaj? No w sumie nie. W sumie nie. Tu nic. Patrzcie. Zero krzesiw, patrzcie. Nie mam krzesiw, żeby zapalić tego. Mam świeczkę, ale świeczką... W sumie ciekawe, dlaczego nie mogę zapalić świeczką. Czy ja mam puste wiadro? Ej, mam pomysł. Chyba wiem, po wlaniu wody nie zrobiło mi się taki ekran, taki niebieski, znaczy, że udało mi się ten, udało mi się coś. Chyba tu muszę te wiadro jeszcze. Nie? Może jednak? Dobra. Nie, to nie. Ja tam płakać nie będę. Najśmieszniejsze jest to, że w poprzedniej, znaczy w amnezji mrocznym obłędzie, normalnie można było ten, jak się przeszedło z jednej lokacji do drugiej i z powrotem, to każdy ruch gracza był zapamiętywany. Tutaj nie. Tutaj za każdym razem ten ruch się resetuje, czyli na przykład beczki są ustawione w tym samym miejscu, są drzwi nowe, potwór poprzednio wyłamał, ja uciekłem, wróciłem znowu, czysto, o, tu drzwi znowu są zamknięte. Dobra. To nie zmienia faktu, że tu nadal jest wszystko pozamykane. I ja nie mam pomysłu, jak to otworzyć. Explosives. Skoro to jest eksplodujące, to. To ja w tym miejscu, kochani, skończę, bo już odcinek troszeczkę trwa i nie chciałbym go za bardzo przedłużać, więc dzięki za wasz czas. Jak się podobało, to łapka w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do następnego odcinka. Ja się z wami żegnam, jak się podobało, to wiecie co.